wtorek, 23 kwietnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Policja z Bierunia poszukuje 32-letniej Małgorzaty Wybraniec. Kobieta od niedzieli do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policjanci przeszukują m.in. okolice zbiornika Dziećkowice, gdzie znaleziono jej auto. Paweł Jędrusik. To już trzeci dzień poszukiwań kobiety. O jej zaginięciu policję poinformował jej partner. Kobieta ma 32 lata, 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i włosy koloru blond. W dniu zaginięcia ubrana była w bluzę dresową z kapturem i spodnie dresowe. Kobieta wyszła z domu 21 kwietnia około godziny 15 i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu ani z rodziną, ani nie powróciła do domu. Działania służb skoncentrowane są w rejonie zbiornika wodnego Dziećkowice, ponieważ w tym rejonie został odnaleziony pojazd, którym prawdopodobnie poruszała się zaginiona. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu. Samochód zaginionej, który udało się zlokalizować, stał w pobliżu zbiornika Dziećkowice. Był zamknięty. Z kolei jej telefon nie loguje się do sieci. Gliwicka policja szuka świadków dramatycznego wypadku. 21 kwietnia na granicy miejscowości Bargłówka i Trachę w lesie na łuku drogi zginęła 38-letnia kobieta oraz jej córka. Policja prosi o pomoc osoby, które podróżowały w niedzielę rano drogą 919 na tym właśnie odcinku. Cenne dla śledczych byłyby nagrania z wideorejestratorów. Proszą też o kontakt świadka, kobietę, która jechała bezpośrednio za Fordem, w którym zginęły dwie osoby i widziała przebieg zdarzenia. Karolina Komada. Policja apeluje do osób, które tego dnia przed godziną 10 podróżowały drogą wojewódzką numer 919 w Bargłówce. Tutaj w trakcie oględzin zabezpieczyli policjanci ślady wskazujące, że na jezdni, na tym pasie, którym jechała 38-latka, była rozlana jakaś substancja. Najprawdopodobniej ropopochodna, tutaj zabezpieczono to wszystko. Być może ktoś zauważył jakiś pojazd ciężarowy, a być może jego samochód, czyli wideorejestrator zarejestrował jakiś samochód ciężarowy, który na przykład wyjeżdżał z pobliskiego parkingu leśnego, bo tak to wszystko wskazuje, że stamtąd się te ślady zaczynały. Każda informacja, która będzie do nas przysłana, zostanie przeanalizowana i włączona do śledztwa. Tutaj mamy też apel do pani, która była, można powiedzieć, jako pierwsza na miejscu zdarzenia. To blondynka lat około 40, która przekazała informację strażakowi, świadkowi kolejnemu, kierowcy, który tam przyjechał na miejsce. I w trakcie tego zamieszania, tej obsługi tego zdarzenia, ta pani odjechała. Pozostałe cztery osoby uczestniczące w wypadku, w tym dwójka dzieci, opuściły już szpital. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo. Znamy już prezydentów, burmistrzów i wójtów. O tym, kto będzie piastował tę funkcję, sami zdecydowaliśmy w wyborach. Nie znamy jeszcze ich zastępców, ale nie wszystkich. Kiedy poznamy nazwiska tych osób w największych miastach w regionie? Paweł Jędrusik. W Mysłowicach kolejna kadencja przed Dariuszem Wójtowiczem. Tam zmian w gronie zastępców nie będzie. Na pewno zastępcą pierwszym będzie pan Wojciech Chmiel, tak jak przez ostatnie 5 lat. Jest to człowiek, który jest doświadczonym samorządowcem, odpowiedzialnym człowiekiem i bardzo pozytywnie odbieranym przez mieszkańców, szanowanym urzędnikiem. I drugi zastępca, będziemy zastanawiali się, kto będzie drugim zastępcą, ale tutaj decyzje zapadną w najbliższym miesiącu. A jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, drugim zastępcą zostanie Mateusz Targoś, który już zastępował Dariusza Wójtowicza. W innych miastach nie jest tak klarownie. Ta sprawa zawsze wymaga rozwagi, przemyślenia i konsultacji, bo trzeba posłuchać, jakie są zdania innych osób, wybranych do rady, liderów tych organizacji. Z kolei w Zabrzu i Gliwicach zastępców Agnieszki Rupniewskiej i Katarzyny Kuczyńskiej-Budki powinniśmy poznać tego samego dnia. Te rozmowy w tej chwili trwają, zaprzysiężenie ma odbyć się 7 maja, w związku z tym myślę, że na finał tych decyzji poczekamy jeszcze do 7 maja. 7 najprawdopodobniej będzie zaprzysiężenie i tuż potem zaprezentuję wszystkim Państwu cały zespół, z którym będę współpracowała. No i pytanie, czy zastępcy będą odpowiadali mieszkańcom, którzy zagłosowali na kandydatów, bo tu elektorat do powiedzenia już nie ma nic. Szkoła w Brennej ma niesamowity strych. Jest schronieniem dla nietoperzy na wiosnę i lato. Zimę spędzają w górskich jaskiniach, a od początku maja będzie można je podglądać właśnie na szkolnym strychu dzięki specjalnemu obserwatorium, a my
podglądaliśmy je z kamerą już dziś. Magda Sincewicz. No i są. Przyleciały. A tak naprawdę wróciły, bo pojawiają się tu niezmiennie już od 60 lat. Co prawda jest ich jeszcze niewiele, bo pogoda płata figle, ale jak tylko na stałe zrobi się ciepło, to będzie ich tu znacznie więcej i będzie można je podglądać w jedynym takim miejscu w Polsce. Mamy takie specjalne szyby, tutaj za mną właśnie są weneckie szyby, dzięki którym możemy je swobodnie podglądać. One nas nie widzą, więc możemy sobie po cichutku rozmawiać. My je w tym czasie możemy obserwować, podglądać ich codzienne życie. Choć w Polsce występuje 27 gatunków, to tu na stałe zadomowiły się dwa. Podkowce małe i nocki duże. Maleństwa mierzące zaledwie kilka centymetrów i ważące tyle, co łyżeczka cukru. 2 maja podczas Nocy Muzeów obserwatorium otworzy za darmo swe drzwi dla wszystkich tych, którzy ciekawi są tych niedocenianych istot, których tak często niepotrzebnie się boimy. To przede wszystkim tutaj robimy, czyli obalamy mity o nietoperzach. Myślę, że ta funkcja edukacyjna ma tutaj kolosalne znaczenie, bo w większości z nas nie mamy pojęcia, jak żyją nietoperze i co to właściwie są nietoperze. A są to maleńkie, bardzo przyjazne i bardzo dla człowieka pozytywne zwierzątka, które mają wiele ciekawych cech, o których my nie mamy pojęcia zazwyczaj. Na świecie żyje ponad 980 gatunków nietoperzy. Część z nich zagrożona jest wyginięciem. Na strychu szkoły w Brennej późną wiosną rodzą się młode, które również będzie można tu zobaczyć. Obserwatorium dostępne będzie do końca września od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 13. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy, a kto czyta, żyje podwójnie. 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Można go uczcić na wiele sposobów. Najprościej spędzić wieczór z książką ulubionego autora w ręku. Bo w erze internetu i portali społecznościowych to wciąż książka jest prawdziwym kluczem do wyobraźni. Karolina Komada. Kryminały, romanse czy też komiksy, które przechodzą swój renesans. Mangi i komiksy. Mamy potężny zbiór, jeden z największych w regionie, być może jeden z największych w Polsce. Książki, ich ogromny wybór sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji. Pan Zbigniew w książkach szuka wiedzy i szuka jej od 30 lat w tym samym antykwariacie. Ja lubię książki historyczne, przewodniki po różnych krajach, tak na przykład jeżeli jadę gdzieś na wycieczkę, to z reguły rok się przygotowuje. Na przykład jadąc do Chin, czytam przez rok wszystko, co na ten temat można było dostać. W bibliotekach czy antykwariatach można dostać sporo pozycji. Aktualnie popularnością cieszy się gatunek young adult skupiający się na doświadczeniach związanych z nastoletnim okresem dorastania. Jednak to nie młodzież jest przeciętnym czytelnikiem. Takich aktywnie czytających, czyli takich, którzy odwiedzają nas przynajmniej raz w miesiącu, mamy ponad 10 tysięcy, ale tak w ogóle jest ich znacznie więcej. Rocznie odnotowujemy 125 tysięcy odwiedzin i naszym użytkownikom wypożyczamy, udostępniamy ponad 250 000 jednostek inwentarzowych każdego roku. Przeciętnym czytelnikiem biblioteki publicznej w Polsce i w województwie śląskim jest kobieta z wyższym wykształceniem w przedziale wiekowym 25-44 lata. Choć według badań Biblioteki Narodowej wynika, że czytelnictwo wzrosło 9 punktów procentowych w 2023 roku, to do Szwedów, Francuzów czy Węgrów, gdzie czytelnictwo jest na poziomie 70%, to wciąż nam wiele brakuje. A czynników, dlaczego nie czytamy, jest wiele. Ta oferta kulturalna jest bardzo szeroka, czyli książka rywalizuje z kinem, z teatrem, z konsolami, ze wszystkimi różnymi historiami, z wyjściem na miasto itd. itp. Plus ceny książek też nie należą do najniższych. Znaczy ja uważam, że książki są tanie, bo to jest kwestia 2 kaw powiedzmy w jakiejś popularnej sieciówce. 3, że jednak trzeba troszkę wysiłku intelektualnego, żeby się na tej książce skupić. No a możemy iść na jakiś głupawy film do kina i wtedy jednym uchem i okiem nam wlecie, a drugim wylecie. Dlatego też w Światowy Dzień Książki Fundacja Ekologiczna Arka startuje z akcją Książka za drzewo. Za każde posadzone drzewo można otrzymać książkę. Przede wszystkim my chcemy Państwa nagrodzić za to, że sadzicie te drzewa. Ludzie nam przysyłają swoje zdjęcia, chwalą się tymi
nasadzeniami, są to szkoły, przedszkola, są to firmy. Za każde posadzone drzewo my nagradzamy książkami używanymi. Mamy tych książek bardzo dużo, więc stworzyliśmy taką arkową biblioteczkę. Przygotowaliśmy przeszło 500 pozycji, które można na książce, na stronie Książka za drzewo po prostu sobie wybrać w nagrodę za posadzone drzewo. Dzięki akcji Książki dostają drugie życie. Czytelnictwo jest pielęgnowane, a drzewa produkują tlen ważny dla nas wszystkich. Majówka może się jednak udać. Wcześniejsze pesymistyczne prognozy nie muszą się sprawdzić. Na przełomie kwietnia i maja ma się ocieplić. Dobre informacje zbierała Magda Sincewicz. Największy przymrozek w kraju odnotowano dzisiaj w Pyrzowicach, minus 6 stopni Celsjusza. I może by to nikogo nie zdziwiło, gdyby pogoda wcześniej tak bardzo nie zaskoczyła, rozpieszczając wysokimi temperaturami typowymi dla sezonu letniego. A że już za kilka dni będziemy mogli odpocząć, zaczęliśmy snuć plany. Czy pokrzyżuje je pogoda? Jeszcze dwa dni musimy poczekać, dlatego że to zimne powietrze, które do nas przyszło, musi odpłynąć i być zastąpione przez to ciepłe. I także koło już piątku, soboty, niedzieli powinno być zdecydowanie ładniej. Za obecne anomalia pogodowe odpowiada kapryśny układ baryczny o imieniu Biruta, kojarzącej się z syzyfowymi pracami Żeromskiego. Już niebawem spowoduje, że niż zostanie zamieniony na wyż i przypłynie cieplejsze powietrze, na co pewnie wszyscy liczymy. Choć ci, którzy już teraz korzystają z uroków Beskidów, mają swoje sposoby na każdą pogodę. Mnie nie zależy na pogodzie, byle tylko nie z nieba coś nie leciało grubszego. A tak to jak Państwo widzą, ubieram się ciepło, idę i dzięki Bogu po 80 już jestem. Jak mówią górale, czy pada, czy nie pada, pogoda jest zawsze. Więc myślę, że to kwestia upodobania. Jeżeli ktoś kocha góry, to bez względu na pogodę będzie miał co zobaczyć, co podziwiać i gdzie odpocząć. I będzie miał ku temu wiele sposobności, bo oferta jest naprawdę bogata. Od wycieczek po beskidzkich szczytach, po warsztaty, koncerty czy jarmarki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma złej pogody w górach, trzeba się odpowiednio ubrać. Szczyrk to głównie turystyka aktywna, chodzimy po górach, zwiedzamy. Od majówki ruszają ponownie wyciągi, które miały przeglądy techniczne, także można sobie wjechać kolejką czy wyjść na nogach. Następnie będzie akcja Przewodnik Czeka, to już kolejna edycja. Tym razem idziemy na Skrzyczne. Można się dołączyć. Prognozy wskazują, że na początku maja termometry ponownie pokażą ponad 20 stopni. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.